Witajcie, gwiezdni wędrowcy. Tak, ostatnio mnie mniej jest, mniej nagrywam, aczkolwiek nagrywam. Bardziej te moje refleksje audio na tym drugim kanale, na który zapraszam. Audiobooks by Mariusz Alin. Co się dzieje? Tak, rozkoszuję się byciem w codzienności. I to sprawia, że tak mnie zachwyca właśnie to bycie w codzienności, w tym przepływie tego, co jest. Będąc w nowym, rozwijając się ku nowemu, i to wszystko się fajnie tak układa zimowo, by rozkwitnąć na wiosnę. Tak więc taka droga, taki moment. A nagrałem ostatnio taką refleksję pod tytułem Źródełko. I nie wiem, jak to się stało. W aplikacji, w której to nagrywałem, jest to obecne, że zostało to opublikowane, ale na tych kanałach, gdzie publikuję, nie pojawiło się. Więc chcę tutaj wstawić to nagranie audio, by podzielić się z Wami właśnie tym czymś, co jest taką rozkoszą moją w codzienności. I zapraszam Was do posłuchania. Tak więc najlepszego we wszystkim. Niech płynie serca do serca, ku inspiracji. Źródełko. W tym naszym poszukiwaniu źródła swego życia tak przemierzamy krajobrazy różnych idei, różnych wiar, różnych religii, różnych tłumaczeń, skąd pochodzi życie. Co jest na tym początku, początków i tak dalej. Sami spotkaliście się z wieloma różnymi wyjaśnieniami tego, jak to wygląda. Niektóre bardziej rezonują, niektóre mniej z nami. Próbujemy ogarnąć to coś w sposób taki nam fizycznie bliski. Rozkminiamy te tematy, chcąc dotknąć tego źródła, tego uspokojenia, tego aha, tu jest źródło mego życia. To tak, jakbyśmy chcieli w sposób ograniczony naszą fizycznością, ograniczony treściami ubranymi ze słów, chociaż uwielbiam słowa i lubię pisać wiersze, to są takie próby ogarnięcia czegoś, co jest o wiele większe, niefizyczne. Próbujemy rozłożyć te wszystkie nasze komórki na atomy, protony, neutrony i to coś, co jest pomiędzy nimi, wyjaśnić w taki sposób, no właśnie, przystępny dla umysłu. I często te próby, no właśnie, i tak na końcu spotykają się z czymś, co jest tak trudne do ogarnięcia z tej naszej perspektywy, tych naszych person. I można byłoby powiedzieć tak, że jak może to coś, co jest tak bardzo ograniczone fizycznością, ogarnąć coś, w czym się zawiera, ogarnąć coś, co jest niefizyczne, o wiele szersze, tak wielopoziomowe, wielowarstwowe, że trudno to po prostu w tym kierunku to próbować ogarniać, bo jest się na starcie już w pozycji takiej, że jak ta
rybka w akwarium może widzieć, że to akwarium jest w oceanie. To taki tylko obrazek. Coś, co jest o wiele szersze, głębsze, próbuje się to właśnie ogarnąć czymś, co jest ograniczone. To tak jak się nieraz dziwią te wszystkie nasze niefizyczności, bym powiedział istności, tym jak bardzo my próbujemy utrzymać rzeczy materialne, fizyczne w swoim życiu i do nich lgniemy, o nie zabiegamy. Przecież one są ulotne. Z perspektywy niefizycznej to jest po prostu jakaś niepraktyczność. Bo jak można gonić za czymś, co jest ulotne, kiedy w swojej esencji jesteśmy, no właśnie, to są zbędności, które tylko mogą obciążać. Ale wracając do tematu źródełka. Tak można w różny sposób to sobie ubierać w słowa i prędzej czy później spotykamy się z pewną niemocą, nieporadnością w tym, by ogarnąć coś, co jest nie do ogarnięcia. I dla mnie takim jedynym punktem źródełkowym jest coś, co jest w naszych sercach. Brzmi to może dziwnie, ale pozwólcie, że to spróbuję w słowach wytłumaczyć, jak to postrzegam. Widzicie, źródełko jest czymś, takim punktem w tym namacalnym doświadczeniu bycia na ziemi, gdzie pojawia się taka malutka wstęga płynącej wody, płynącego życia. Potem się ona rozszerza, płynie w swoim kierunku, w swoim tempie, rzeźbiąc, można powiedzieć, kształtując tą ekspresję w doświadczaniu siebie, będąc na ziemi. Wypływając z ziemi i tworzy to koryto rzeki i się rozszerza. Tak naprawdę to w ciszy, w zatrzymaniu, w ciemności pojawia się malutki punkt świetlny. W ciszy pojawia się delikatny dźwięk. W tym zatrzymaniu pojawia się delikatny wiatr. Możemy to percepować odczuciem. Możemy to widzieć takim wewnętrznym swoim okiem. I kiedy pozwalamy sobie na takie zatrzymanie, to właśnie wtedy zaczynamy odczuwać tą delikatność. Jej się nie znajdzie i nie dostrzeże, kiedy jest w tej naszej personie, w tym awatarze wzburzenie hormonalne. Dlatego, że to, co się dzieje przez nasze ciało, to są, można powiedzieć, przejawy, wyrażanie się. Ale jak ważne jest to, by dostrzec w sobie ten punkt zero, ten punkt startu, ten punkt, z którego wypływa żywa woda, świetlista woda. I to jest tak, że ilekroć my w każdej sytuacji, każdego dnia, może nie w każdej sytuacji, ale dbamy o to, by być, można powiedzieć, w tej swojej świadomości otwartym na słuchanie, na czucie tego punktu, z którego to źródło płynie. Ten punkt charakteryzuje się spokojem. Jest wolny od lęku, jest w takim totalnym uśmiechu wobec tego, że coś jest problemem czy trudnością,
bo z tego punktu ta woda nie walczy. Ona po prostu płynie, po prostu płynie, po prostu żyje, po prostu kocha. I kiedy w tym naszym wsłuchiwaniu się w siebie możemy właśnie przez relaks, przez przyzwolenie pozwalać sobie na to, by ten smak tej źródlanej wody rozprzestrzeniał się na całe nasze ciało. Wypełniał nas swoją bezbrzeżnością, totalnym wiem, kim jestem, totalnym zaufaniem. Nawet trudno to określić w słowach. To po prostu jest to coś w nas. Zawsze było i zawsze będzie. Coś, co jest esencjonalne. I to jest, można powiedzieć, jedyna droga do spotkania się ze swoim źródłem. Ilekroć szukamy tego źródła na zewnątrz, to tak długo będziemy się plątać w różnego rodzaju idee, różnego rodzaju tęsknoty, chcenia, pragnienia, które w naszym wyobrażeniu mają nas dopełnić. Tą jakością tego źródełka płynącego z naszych serc to jest pełnia. Tam nie ma braku. To jest w tym rozluźnieniu, w przepływie pozwolenie sobie na życie. I ono będzie torowało sobie drogę i czasami się rozpychało, bo my się ścisnęliśmy różnymi przekonaniami, różnymi pudełkami i będzie się rozpychało tak, by móc udrożnić ten przepływ. No ale to rozpychanie częstokroć jest w nas nieraz bolesne, bo my gdzieś tam trzymamy się kurczowo czegoś, co jest ulotne, trzymamy się pewnych przekonań, które nas ograniczają i utrzymują się dzięki temu, że nas terroryzują przez lęk. A każdego dnia, tak zanurzając się w siebie, słuchając siebie, to źródło coraz jest wyraziste, coraz bardziej wyraźne w odczuwaniu tego, bo właśnie tego czegoś, co jest poza słowami, tego, kim jesteśmy, że to życie się przejawia, przepływa przez nas. Coraz wyraźniej słyszymy te dźwięki, wsłuchani w tą esencję siebie samych. I pielęgnując to jak taką różę, ta róża rozkwita i swym zapachem rozprzestrzenia się na całe nasze ciało wibracyjnie. Bo już nie patrzymy przez pryzmat swojej persony, która w swych ograniczonych przekonaniach grzęźnie w różnych lękowych sytuacjach, ale wszystko zaczyna się od tego źródełka, które u podstaw swoich jest życiem samym w sobie, niezależnym, takim samostanowiącym. Jest pełnią, która nie ma w sobie lęku, że coś może stracić. I to jest niesamowicie rozwijające się doświadczanie siebie poprzez to nasze ciało tutaj na tej ziemi. Pozwalamy sobie. A więc to źródełko, ono płynie w każdym z nas. To jest życie. I stajemy przed różnymi wyborami. Czy pozwalamy, by ono płynęło? A może ugrzęźliśmy gdzieś w jakimś takim pseudo-źródełku, które nazwaliśmy i ono raz jest, raz nie ma. Jest rodzajem konstruktu uczynionego przez naszą personę. To, co chcę powiedzieć, to w każdym z nas jest coś, co nie znika. Jest cały czas obecne.
jest piękne, jest, można powiedzieć, smakiem miłości, dobroci, wrażliwości, czułości. Jest, można powiedzieć, takie kokieteryjne to źródełko, bo ono lubi się bawić, lubi odkrywać, doświadczać, bez podziału na dobre i złe. Po prostu ono ma w sobie potrzebę płynięcia, w doświadczeniach eksploracji życia przez ten taki unikalny kontekst tego naszego ciała i tego, co nas otacza. Tak więc znowu zatrzymaj się. Może załóż opaskę na oczy, by było ciemno. Zacznij oddychać. Z wydechem rozluźniając swoje ciało. Oddychać do serca. Wdech do serca, a potem wydech promienisty, który wypełnia całe nasze ciało i całą naszą aurę. I takim uśmiechu, w tym zatrzymaniu poczuć siebie jako istotę, która jest kochająca, jest żyjąca. I z tego wyłania się wszystko inne. Ale już z perspektywy pełni tego, kim naprawdę jesteśmy. Najlepszego.